Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, teraz ostatnio komunistyczne środki masowego oszukaństwa naśmiewały się, że w Waszyngtonie, czyli w stolicy Stanów Zjednoczonych, na spotkanie z Trumpem przyszło 47 osób. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, filmików, które bardzo często są zdemonetyzowane. No 47 osób, tam nie wiadomo kto miał przyjść i dlaczego miał przyjść, no ale Polacy sobie nie zdają sprawy, że w promieniu 200 mil, czyli 300 kilometrów, ponad 300 kilometrów od środka stolicy, no to tam są 99% to są komuniści, czyli to są wszyscy głosują na Partię Demokratów, wszyscy pracują dla Partii Demokratów, wszyscy pracują dla rządu, wszyscy pracują za podatki ciężko pracujących ludzi. Także to są podatkobiorcy, no i dla nich budżetówka, no to jest metoda na życie. Trzeba pamiętać, że komunizm, no to nie jest ani demokracja. Trzeba pamiętać, że komunizm to nie jest jakiś system polityczny. Trzeba pamiętać, że komunizm to nie jest system nawet ekonomiczny. Komunizm, no to jest po prostu dorwanie się do władzy, no bo wszędzie w komunizmie jest tylko jedna, jedyna partia. Czyli wszystko się kręci naokoło tych ludzi, którzy pracują dla partii albo z partią. W Polsce wiadomo było, że wojsko no to jest partia, milicja to jest partia, Urząd Bezpieczeństwa to jest partia, szpitale to jest partia, szkolnictwo to jest partia. Wszystko to było związane z jednopartyjnym systemem. No i wszyscy są opłacani. Jak wszyscy są opłacani, no to co mogą podskakiwać? No to co zostaje tylko? No zostaje cała ta reszta. No i cała ta reszta, no to ciągle narzeka. Na Kubie narzeka, w Korei narzeka, w Polsce narzekała, u ruskich narzeka, w Chinach. No wszędzie tam, gdzie jest jednopartyjny komunizm, no to przy żłobie. No w Polsce były sklepy za tak zwanymi żółtymi firankami, czyli wszystkie te komunistyczne świnie, które pracowały dla budżetówki, no to miały. Miały mieszkania, miały talony, miały kiełbasę. No i tak mniej więcej jest w Waszyngtonie. W Waszyngtonie wszyscy są, cały jeden Waszyngton, no to jest jeden wielki sklep za żółtymi firankami. A kto na to płaci? No płaci na to cała Ameryka. Ten DC, DC to znaczy District of Columbia. To nie jest stan, to jest po prostu stolica. No komuniści amerykańscy kombinują, żeby DC Washington zamienić w następny stan. No i dlaczego to jest takie ważne dla komunistów amerykańskich? Dlatego, że jak byłby to 51 stan, no to oczywiście byłby to dwóch senatorów tam by było z Partii Demokratów, no bo jak na około 300 kilometrów są sami komuniści, no to kto tam ma być? Tak, żeby było 102 senatorów i już dwóch więcej senatorów by głosowało o pozostałej Ameryce, tak, o pozostałych 25 stanach. Komuniści amerykańscy też kombinują, żeby Puerto Rico wciągnąć na następny stan. No dlaczego? No dlatego, że Puerto Rico jako hiszpańskojęzyczny, jako biedny kraj, który od lat nie miał możliwości doświadczenia kapitalizmu, tylko zawsze tam przychodzili jacyś lewicowi rewolucjoniści. No i to ciągle się ciągnie w ten sam sposób. No to tam by byli następny stan, 52, i byłoby następnych dwóch senatorów, czyli na dzień dzisiejszy jest 50 republikanów, 50 komunistów. No teraz, jeżeli są jakieś ustawy przepychane, no to i tak Kamala Harris, ona dokłada 51 głos. No i wszystko jest przegłosowywane po linii partyjnej i komuniści zwyciężają. Tak doszłoby 4 normalne głosy, no to by było 50-55. No ale zmieni się to wszystko w listopadzie. A i dlaczego to jest tak bardzo ważne
ten cały ta stolica. No cała ta stolica to jest ważna dlatego, że no stolica dyryguje w sumie całym krajem, no ale pokazuje przykłady. Fala przestępstw, fala protestów w sumie bazowanych na tym, że jeden bandzior George Floyd, zawodowy bandzior, który spędził wiele lat w więzieniu, przystawiał rewolwer ciężarnej kobiecie do brzucha, poszedł i chciał okraść delikatesy prowadzone przez Hindusów, no bo w Ameryce 90% delikatesów, no to jest prowadzone przez Hindusów, no bo oni tam, kiedyś to Koreańczycy uwielbiali wchodzić tam w sklepy w dzielnice murzyńskie i zakładali tam swoje te sklepiki z delikatesy, no bo Murzyni jednak jakoś za bardzo nie udawało im się, no ale później jak w 1910 roku spalili pół Los Angeles właśnie tych koreańskich, no to już troszeczkę się odzwyczaili. Hindusi są bardziej odważni, no i też tam wchodzą, prowadzą. Połowa stacji benzynowych należy do Hindusów w Ameryce, no i jedna trzecia, jak nie połowa hoteli należy do Hindusów. No w każdym razie George Floyd wszedł, chciał tam wymienić czy kupić coś za fałszywe $20. Hindus zadzwonił na policję, tamci go zaaresztowali. Później się bili, później tego murzyna policjant trzymał przez 9 minut kolanem według instrukcji, no bo tak w Akademii Policyjnej ich uczyli, to było legalne. Pytał się go, czy da się zaaresztować i zakuć w kajdanki, no to ten mu mówił, żeby się poszedł jebać. No i w końcu, jak go dowieźli do szpitala, no to wziął i wykorkował. On nie wykorkował w sumie tam jeszcze na ulicy, ludzie tak mówią. No i później były protesty, że czarne życie znaczy. W Virginii, w stanie tym południowym, no to zdemolowali wszystkie pomniki pod konto tego, że ten George Floyd został zabity, czy zginął, bo że to byli przywódcy tej południa z wojny secesyjnej. I tam właśnie, jak byłem, mam gdzieś filmik, jak ktoś byłby zainteresowany, to mogę go znowu wrzucić. No to tam większość było ku pamięci tym niby co zginęli z rąk policji, no to większość właśnie bandziorów. Większość handlowała narkotykami, uciekała, sprzedawała i tak dalej. No ale także ostatnie lata doprowadziły do jakiegoś takiego bezprawia. No i to jest jakieś dziwne, ale co też doprowadziło do bezprawia? No do bezprawia doprowadziło to, że zarząd miejskich zakładów komunikacyjnych w Waszyngtonie doszedł do wniosku, że nie będzie ścigał tych, którzy jeżdżą na gapę. No, jeżeli ktoś jedzie na gapę, no to nie, kiedyś to było tak, że kara, jak kanar taki złapał kogoś bez biletu, no to było $300. No i później można było iść do więzienia na 10 dni nawet. Za tam $0.50 czy za dolara. No i komuniści ze stolicy doszli do wniosku, że to jest za bardzo dramatyczne, że sprawiedliwości społecznej tam nie ma, że nie można wsadzać do więzienia, nie można brać $300. No to zrobili to, że jest to przekroczenie karane $50. No ale $50 tam nikt nikomu nigdy nie zapłacił. Także w zasadzie wszyscy sobie odpuścili. W 2018 roku było 12 tysięcy tych złapanych na gapę. W 2021 było 200 złapanych na gapę. Brakuje pieniędzy. W stolicy brakuje pieniędzy. Tam przez 6 miesięcy 2022 roku, no to wszyscy ci, co jechali bez biletu, to było 9 milionów ludzi. Czyli 9 milionów przejazdów, czyli 1/3 wszystkich przejazdów, tak, także w 2018 roku za Trumpa, kiedy jeszcze była jakaś tam uczciwość w miarę, no to 9% tylko ludzi nie płaciło. No i skąd to się bierze? No to się bierze z tego, że te DC
DC jest wyłączony. To jest taki kwadrat, można powiedzieć, rąb taki w pionie, jak popatrzycie na mapę. No to tam jest Maryland, tam jest Virginia. To się wszystko tak zazębia, to było odłączone. No i ten Maryland ma inne prawa, no i Virginia ma też inne prawa, a District Columbia, Washington ma swoje inne prawa. I to właśnie oni to zrobili, że nie ma kryminalizacji. No i to zrobiło to, że jeden stan ma coś do powiedzenia na temat tych biletów, drugi stan ma coś do powiedzenia na temat biletów, no i miasto, stolica ma coś do powiedzenia na ten temat biletów, a stolica nie wydawała w zasadzie biletów, nie ścigała, także miejski zakład komunikacyjny w mieście Washington, oni nie za bardzo mieli co zrobić. Oni nie mieli co zrobić, no bo tam biletów ani nie wydawali, ani nie ścigali. Także trzeba pamiętać, że to jest stolica kraju, jednego z najbogatszych, najsilniejszych państw na świecie. No teraz miasto zaczyna się pukać w głowę i się zastanawiać, jakimi kretynami byli. No wszyscy wiedzieli, że byli kretynami, że te miękkie serce liberałów, no to jak ktoś ma miękkie serce liberała, to ma twardą dupę. No i wtedy, kiedy im krwawi serce, no to wszyscy inni muszą płacić podatki. Także ci proponenci, którzy mówią, że jeżdżenie na gapę to nie jest taka wielka sprawa, to zapominają, że to nie ma w sumie ofiary, że to przestępstwo, no to nie ma ofiary, no ale ofiary nie ma, no ale podatnika ma. Tam całe te metro, cały ten system, no to w zeszłym ogólnie budżet, no to im brakuje 185 milionów, także w 2022 roku brakowało im 40 milionów dolarów. Jak się popatrzy, 40 milionów dolarów w stolicy brakuje na metro, a Ameryka wysyła 40 miliardów dolarów na Ukrainę, czyli amerykańscy podatnicy wysłali 1000 razy więcej na Ukrainę niż to, czego brakuje na metro w stolicy. No 40 miliardów to było jedna z 40 miliardów, bo później drugi raz dopłacili, wysłali im 40 miliardów i znowu tam wysłali im 5,7. Czyli można powiedzieć, że Ukraina dostała 2000 razy więcej pieniędzy niż to, co potrzebują te wszystkie wagoniki, stacje podziemne metra w Waszyngtonie. Także coś jest nie tak, tak? Coś jest nie tak. No i podatnicy w sumie są wyrolowani, są zrobieni na frajerów, wszyscy będą musieli zapłacić, no ale jak jest rozwiązanie? No trzeba głosować na normalnych, tylko, że no nie ma już chyba jak, 200 mil, 300 kilometrów budżetówka tak się zastała, że to jest 300-kilometrowe okrąg bagna. Tam jest jedno wielkie bagno, tam ci ludzie po prostu nie wiedzą co robić. No oni dają te wszystkie rzeczy dla tych, którzy będą głosowali, no bo takie robienie czy niekaranie, no to powoduje to, że jak ktoś powie, no konserwatysta, no to cię wsadzi do więzienia za to, że jeździsz bez biletu. No to bardzo dużo debili powie, no tak, no to trzeba głosować na komunistów, no bo oni mnie do więzienia nie wsadzą. No tyle tylko, że nikt się nie pyta, skąd te pieniądze mają być, tak? No bo to powinno być jakoś inaczej zrobione niż jest to robione. No komunizm to jest obłęd, to jest po prostu obłęd lewactwa amerykańskiego, doprowadza cały czas do jakichś absurdalnych sytuacji, doprowadza do tego, że cały naród się sypie. No nie cały naród się sypie, ale wiele miejsc, wiele dzielnic, wiele społeczeństw, wiele grup się rozpada. Rozpada się na naszych oczach, dlatego że liberałowie mają swoje krwawiące serca, debili.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz za konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na tych, którzy jakoś nawet są w stanie uporządkować metro. Metro, miejskie zakłady komunikacyjne, bilety na pociągi i tak dalej, no to nie może być, żeby Los Angeles, San Francisco mówiło, że kradzież do $950 ze sklepu jest przekroczeniem karalnym $50. No, tak naród żaden nie wytrzyma, tak żadne miasto nie wytrzyma, tak żadne państwo nie wytrzyma. Zdrowia dla normalnych.